Chrześcijaństwo nie jest dla słabych, chrześcijaństwo jest dla mocarzy, dlatego że ten, który założył chrześcijaństwo, jest największym mocarzem. Ostatnio mam właśnie takie przemyślenie, że chrześcijaństwo tak, jakby było słabe. I się bardzo mocno z tym nie zgadzam, dlatego że ciężko nam jest świadczyć, czy jesteśmy w środowisku pracy, czy jesteśmy w szkole, czy gdziekolwiek indziej, tak jakbyśmy to chrześcijaństwo chcieli zakopać pod dywan, jakby coś było w nim nie tak. Jakby to, że jestem chrześcijaninem, nie wiem, że chodzę do kościoła, że udzielam się w oazie, że chodzę po prostu na różne grupy, że byłem na rekolekcjach, tak jakby w tym było coś nie tak. Zobaczcie, kochani, że kiedy mamy o tym powiedzieć, to po prostu mamy jakiś taki dziwny po prostu zgryz, że dana osoba, nie wiem, tego nie przyjmie. Tymczasem chrześcijaństwo jest silne. Chrześcijaństwo jest po prostu potężne. Kiedy patrzę na samego Jezusa, przecież Jezus po prostu jest osobą, która jest niezwykle potężna. On jest założycielem całego naszego po prostu chrześcijaństwa. I może apostołowie też byli y, słabi, może też byli borokami, może też w niektórych po prostu sytuacjach nie dociągali. I zobaczcie, jak apostołowie mieli. Oni mieli tak, że to, co było w stanie ich zatrzymać, to była śmierć. Że kiedy oni już po prostu poszli, kiedy doświadczyli mocy Ducha Świętego, to oni byli nie do zatrzymania. Co to znaczy? To znaczy, że naprawdę oni szli, zakładali po prostu kościoły, nie wiem, byli y, osadzeni w więzieniach, byli y, torturowani, chłostani, ale mimo tego wszystkiego to ich nie zatrzymywało. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo po prostu jest niezwykle silne i dlatego był taki rozrost chrześcijaństwa, który dotarł po prostu aż na krańce Ziemi dotarł na różne kontynenty. I nie chcę po prostu być takim chrześcijaninem, który jest kapciem, który jest takim po prostu laciem. Taki po prostu najlepiej to do mnie nie podchodź i nie pytaj po prostu o wiarę. Słowo Boże nam dzisiaj mówi, że mamy być solą ziemi i światłem świata. Sól ziemi, kochani, raz. Chodzi tutaj po prostu też o ofiarę, że sól kiedyś była składana w ofierze, czyli po prostu, że my jako chrześcijanie mamy też po prostu dawać siebie w ofierze, czyli mamy służyć. Mamy służyć po prostu też temu światu, mamy sprawić, żeby ten świat był lepszy. Dwa. Sól. Jest właśnie tym, co chroni po prostu od zepsucia. Więc my, jako chrześcijanie, mamy być tymi, którzy chronią właśnie ten świat od zepsucia, żeby ten świat nie szedł po prostu na psy, żeby nie szedł na jakieś takie badziewie, żeby nie zadowalał się byle czym, ale żeby na tym świecie było naprawdę piękno, na tym świecie była wartość, na tym świecie było po prostu e, radośnie i cudownie. Trzy. W soli też chodzi właśnie o takie słowo mądrości, że nasza mowa ma być zaprawiona solą, żebyśmy wiedzieli po prostu, jak innym mamy odpowiadać. Czyli to ma nieść po prostu smak. Nasza mowa ma być budująca, ma być tak, tak, nie, nie. I cztery. Mamy po prostu nadawać smak. Kochani, nie trzeba być po prostu mistrzem kuchni, żeby wiedzieć, że po prostu przesolić można, żeby wiedzieć, że po prostu brakuje soli w pewnej potrawie. Sól nadaje smak. Mimo tego, że jest po prostu niewidoczna, to po prostu ona wnosi smak. I my jako chrześcijanie mamy nadawać temu po prostu światosmak. Żeby wokół naprawdę było wiele dobra. Wiele piękna. I wiele smaku. Więc kochani, reasumując to, Chrześcijaństwo zostało założone przez Jezusa Chrystusa, który jest silny, który jest potężny, który po prostu był gotowy ofiarować się, który założył po prostu największą tak właściwie religię świata to On właśnie to zrobił. I my jako chrześcijanie nie mamy być po prostu kapciami i laciami, ale mamy być po prostu kimś, kto jest naprawdę silny, kto jest przekonany, kto jest gotowy do ofiarowania się. Zobaczcie, Jezus swoją siłę pokazał przez pokorę, pokazał przez momenty, kiedy potrafił milczeć, ale pokazał to przez poświęcenie aż do ceny własnej, własnego życia. Nie wiem jak Ty, ale ja po prostu chcę być jak Jezus. Ja takie chrześcijaństwo wybieram. Chrześcijaństwo, które jest porywające, które jest silne, które jest pociągające, które nie jest po prostu, nie wiem, dla Słabe uszy dla jakichś po prostu przegranych, ale chrześcijaństwo, które obejmuje też po prostu boroków, ale które jest dla silnych. Chrześcijaństwo, które jest po prostu dla każdego. Chrześcijaństwo, które jest porywające i pociągające. Więc błogosławię Wam, kochani, właśnie na drogę też takiego bycia świadomym chrześcijaninem, który jest solą ziemi i który jest światłem świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan jest z Wami.